Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich rodaków. Chciałem przekazać przesłanie do ludzkości, że tak właściwie to, no to generalnie. Jesteśmy w tej chwili w studiu filmowym Wanda 13x8, gdzie jest Grom and Grom Production. Przygotowujemy się do edycji Oscarów na 2007 rok. Z najnowszą produkcją kina niekonwencyjnego, czekaj, będę mówił do redaktora. Ania Grom nie chciała udzielić wywiadu na temat bieżących prac, więc niestety nie dowiemy się szczegółów. Jakie wydarzenia z kościoła najbardziej zapadły ci w pamięć? Czwarta rocznica, trzecia rocznica, druga rocznica kościoła i pierwsza rocznica kościoła. Było najwięcej jedzenia wtedy. Okej. Okay. Everybody needs a friend like you. Everybody needs a friend like you. Sometimes I feel like I've been with Jesus when I listen to the words you said. Be strong, my friend. Be strong, my brother. In times like these, you need to know
Jesus, he will never let you go. Everybody needs a friend like you. Everybody needs a friend like you. Sometimes I felt like I was falling, but you came along just when I needed you. You said, be strong, my friend. Be strong, my brother. In times like these, you need to know Jesus, he will never let you go. Be strong, my friend. Be strong, my brother. In times like these, you need to know Jesus, he will never let you go. Sometimes I felt like I was falling, you came along just when I needed a friend. You said, be strong, my friend. Be strong, my brother. In times like these, you need to know Jesus, he will never let you go. Be strong, my friend. Be strong, my brother. In times like these, you need to know Jesus, he will never let you go. Everybody needs some love like you did. Everybody needs a friend like you. Everybody needs to love like you did. Everybody needs a friend like you. Be strong, my friend. Be strong, my brother. In times like these, you need to know Jesus, he will never let you go. Wiecie, to jest największe kłamstwo, że Bóg zabiera wolność, wiecie? To największe kłamstwo, że to Bóg odbiera wolność, że świętość odbiera wolność, że przykazania odbierają wolność. Tak naprawdę to Bóg daje prawdziwą, jedyną wolność. Ja doświadczyłem tego w swoim życiu i wiecie, ja chcę wam powiedzieć tylko jedną prostą rzecz, wiecie? Ja wiem, jak ja żyłem kiedyś, do pewnego dnia, kiedy sam po prostu przed Bogiem zawołałem do Niego, że ja chcę zmienić coś w swoim życiu, że ja nie chcę grzechu, ja nie chcę beznadziei, ja nie chcę bez sensu, ja nie chcę depresji, ja nie chcę, wiecie, ciągłego zmagania się i walki i po prostu bólu i w kółko, i w kółko, i w kółko. Kiedy ja zawołałem do Boga, że ja chcę zmienić moje życie, kiedy ja oddałem moje życie, ja nagle zacząłem, że to jest najlepsze, czego mogę doświadczyć, wiecie? Najlepsze, co mogło mi się w życiu przydarzyć. Po prostu najlepsza droga, najlepszy Bóg. Bóg jest tak cudowny, jak ja zobaczyłem, że On za mnie po prostu oddał swoje życie, że Jego jedyny Syn umarł na krzyżu za mnie, po prostu wisiał tam na krzyżu, porzucił Go Ojciec, On w grzechu, w moim grzechu
wisiał na krzyżu i tam cierpiał za mnie, że jak zobaczyłem, że On tak bardzo mnie kocha i że On wyciąga do mnie swoje ręce, to ja wiedziałem, że On nie przychodzi, żeby zniszczyć moje życie, że On nie przychodzi, żeby zabrać mi wolność, ale że przychodzi, żeby dać mi to, co jest najcenniejsze, czego zawsze pragnęło moje serce, czego zawsze pragnąłem w moim życiu. Wiecie, kiedy ja oddałem, to było kilka lat temu, kiedy ja dałem Bogu moje życie, to nagle wszystko się zmieniło, wiecie? To się wszystko zmieniło. Jak ja patrzę na to, co było kiedyś i co jest teraz, to ja po prostu nie mogę skończyć dziękować Bogu. Ja patrzę na moją cudowną narzeczoną, ja patrzę na moją pracę, ja patrzę na moje namarzenia, na moich przyjaciół. Ja widzę, że to wszystko rozkwita, wiecie? Że to, czego pragnęło moje serce, to najcenniejsze, czego pragnęło moje serce, to właśnie znalazłem w Bogu. To On daje prawdziwą wolność. To On daje to, do czego tak naprawdę tęsknimy i czego naprawdę pragniemy. Wiecie, to grzech związuje, że my musimy robić w kółko i w kółko te same rzeczy, które wcale nie chcemy robić, które tylko z pozoru dają zaspokojenie i tylko z pozoru dają radość. Ale tak naprawdę prawdziwą wolność, prawdziwe życie daje Jezus. On jest prawdziwym Bogiem, który daje życie. I ja tego doświadczyłem. Ja to mówię, wiecie, to tak może być stresujące wyjść i mówić tutaj na mieście, ale ja chcę, żebyście wy to usłyszeli, że to Jezus daje prawdziwe życie i prawdziwą wolność, że On dokładnie na ciebie patrzył, kiedy umierał na krzyżu. On właśnie o tobie myślał, On widział twoje życie. On nie gardzi tobą z powodu twojego grzechu, ale On jest gotów wybiec na spotkanie z tobą, jeśli tylko ty otworzysz serce na Niego dzisiaj. Jeśli tylko ty dzisiaj powiesz: Jezu, ja potrzebuję ciebie, ja potrzebuję ciebie, ja potrzebuję zmiany w moim życiu, ja potrzebuję przełomu w moim życiu, ja chcę wyjść na wolność, wolność z grzechu, wolność z bólu, wolność z nałogów. Ja wiem, że moje serce tęskni do czegoś, czego jeszcze nie mam. Jezu, to ty jesteś tym spełnieniem. Jeśli ty dzisiaj zawołasz to do Boga, sam tutaj albo w swoim domu, to doświadczysz, że On jest prawdziwym życiem, że jest najbliższym przyjacielem, największym skarbem, największą radością. Wiecie, Jezus umarł za nas, żebyśmy byli naprawdę wolni, naprawdę wolni, naprawdę wolni. To jest prawdziwa wolność, kiedy my oddajemy życie Bogu, kiedy nie próbujemy rzeźbić Jego po swojemu, to przychodzi prawdziwa wolność. To jest tak proste, ale tak cudowne, wiecie? Tak proste, ale tak cudowne. Po prostu Bóg jest na wyciągnięcie ręki. Jak my po prostu odsuwamy wszystko i mówimy: Jezu, Ty bądź Panem mojego życia, to wszystko się zmienia. Ja tego doświadczyłem i po prostu, wiecie, ja mogę wam to podpisać obiema ręcyma, że to jest prawda. Wiecie, że to jest prawda. Najprawdziwsza prawda. To jest coś niesamowitego, wiecie? Tak często po prostu diabeł nas oszukuje, że to jest jakaś niewola, jakaś religia. To nieprawda. To jest prawdziwa wolność. Najprawdziwsza wolność. To jest spełnienie życia. To jest sedno życia. To jest spełnienie najgłębszych marzeń naszego serca. Kiedy my poznajemy Jego, to jest spełnienie najgłębszych marzeń naszego serca. On nas ukochał od wieczności, zanim jeszcze się narodziliśmy. On nas kochał, kiedy umierał na krzyżu. On kocha nas teraz. On tylko czeka na jeden krok z naszej strony. On szanuje naszą wolność, naszą decyzję. Jeśli my zrobimy krok w Jego stronę, On wybiega do nas i wszystko się zmienia. To jest prawdziwy, cudowny Bóg. To jest prawdziwy, cudowny Jezus. Ten, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał i żyje. To jest prawdziwy, cudowny Bóg, który jest na wyciągnięcie ręki. Na wyciągnięcie ręki. To jest prawdziwa wolność. To jest prawdziwa wolność. Największy skarb życia. Jezus. Jest ktoś, kto nigdy Cię nie zdradzi. Jest ktoś, kto nigdy nie opuści Cię. Jest ktoś, kto życie swoje oddał, abyś mógł żyć. Jest ktoś, kto nigdy Cię nie zdradzi. Jest ktoś, kto nigdy nie opuści Cię. Jest ktoś, kto życie swoje oddał, abyś mógł żyć. Jest niesamowite, że spotykamy się w tym miejscu właśnie, wiecie? W samym centrum Gdańska. Tutaj obok jest ratusz głównego miasta w Gdańsku i tam pewnie wielu z Was było. I tam jest taki obraz w środku, gdzie na suficie jednej z głównych sal jest taki obraz, gdzie jest potężna ręka z nieba, która sięga i chwyta
wieży tego ratusza. I tam jest napisane, że radością miasta jest chwała Boża w jego murach. Wiecie? I ja wierzę, że nie tylko moją radością, czy twoją radością jest spotkanie Boga, ale radością i błogosławieństwem miasta jest kiedy Bóg wypełnia życie tego miasta, kiedy Jezus jest królem tego miasta. To jest największa radość, największe błogosławieństwo, największe spełnienie. Wiecie, my jak to jesteśmy w środku miasta, byśmy chcieli modlić się o to miasto, modlić się o Gdańsk dzisiaj, żeby Boża łaska przychodziła, żeby odmieniała los ludzi w Gdańsku, żeby nie było tych, którzy cierpią głód, żeby nie było rozbitych rodzin, żeby nie było ubóstwa, żeby to miasto kwitło, tak jak kochający Bóg z nieba to zamarzył w swoim sercu. Jezu, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś cudownym Bogiem, Jezu, że Ty ratujesz nie tylko życie jednego człowieka, ale ratujesz życie całej społeczności, całych miast i całych narodów, Jezu, że Ty przelałeś swoją krew, aby nie tylko ratować jednego, aby ratować całe miasta, całe narody, Jezu. Ty przelałeś swoją krew, aby ratować całe.